Przeczytam fragment książki Podwórkowe przygody Mikołajka. Biedny Mikołajek i biedny tata. Dzisiaj mama nie dawała im spokoju. Wróciła do tematu. Kochanie, idź proszę kupić proszek do sklepu i zabierz ze sobą Mikołaja. Wyjaśnię ci, dlaczego masz szlaban na lody. Ojciec z synem ruszyli w drogę. Na ulicy Mikołajek opowiedział całą historię tacie, który oczywiście wygłosił mu kazanie. Wtedy spotkali Eusebiusza, Kleofasa i Maksensiusza. I co robili trzej kumple? Oczywiście jedli lody. Dzień dobry, przepana. Cześć, Mikołaj. Też sobie kupujecie lody? Zawołał do nich Kleofas, mrugając. Pospieszcie się, lodziarz jest tam, dodał Maksensiusz. Są pyszniutkie, zakończył Eusebiusz, oblizując się łakomie. Chłopcy się oddalili, a tata westchnął, spoglądając na furgonetkę z lodami. Straszna szkoda, że masz karę. A może kupimy jedne i nie powiemy o niczym mamie? Zaproponował Urwis Mikołajek. O nie! To by było niewłaściwe. Lody dla ochłody, komu, komu? Nawoływał lodziarz. Tata nie wytrzymał. A niech to! Jest naprawdę gorąco! Pobiegł kupić dwa podwójne rożki i wrócił do synka. Zanim je zjesz, musisz obiecać, że po powrocie przeprosisz mamę i przede wszystkim nic jej nie piśniesz o tych lodach, bo mogłaby się zdenerwować. Słowo, tato!